Szanowni, w tym filmie chciałem porozmawiać o energii kinetycznej, potencjalnej sprężystości w odniesieniu do tego wykresu ruchu. Tak? To przypominam, że to jest uzyskany przez nas w trackerze, uzyskana przez nas w trackerze analiza ruchu tej zawieszonej na sprężynie i wypełnionej wodą puszki po Coca-Coli. To jest gdzieś położenie równowagi. I to jest ruch tej puszki względem położenia równowagi. No i ci z was, którzy obejrzeli do końca film o energii, poprzedni film, wiedzą, że wprawdzie sprężyna, czy ta puszka wisi w polu grawitacyjnym, ale ta część energii całkowitej, czy te części energii całkowitej, które nie są stałe, choć oczywiście ich suma jest stała w czasie tego ruchu, to jest wyłącznie energia kinetyczna i energia potencjalna sprężystości, energia sprężyny związana z wydłużeniem jej z nowego położenia równowagi. Pole grawitacyjne znika z tej wyrażenia na tą energię całkowitą, jest jedynie w tym stałym fragmencie związanym z zależnym od A, czyli od wydłużenia sprężyny w nowym położeniu równowagi. No więc w takim razie do dalszej analizy wykorzystam to i będę uwzględniał tylko te dwa wyrazy. Bo one, każdy z nich zmienia się w czasie, ich suma oczywiście pozostaje stała. No więc jaką sytuację mamy tutaj? No obejrzyjmy może jeszcze raz ten film. Tak wygląda ten ruch. No i teraz wyciągnęliśmy tą sprężynę, rozciągnęliśmy ją, pociągnąłem w dół za puszkę i puściłem. No, w tym miejscu, na tym odcinku sprężyna zaczęła się kurczyć. W położeniu równowagi jej energia potencjalna związana z rozciągnięciem od położenia równowagi jest równa zero, a energia kinetyczna jest największa. No, dalej puszka idzie do góry, ściska sprężynę, więc jej energia potencjalna związana z deformacją w stosunku położenia do położenia równowagi rośnie, a puszka porusza się coraz wolniej, więc tutaj na górze energia kinetyczna puszki w momencie, kiedy się zatrzymała na chwilę, jest równa zero, a energia potencjalna sprężyny jest związana z jej odkształceniem, jest największa. No, tutaj sprężyna się rozpręża w kierunku położenia równowagi, popychając puszkę, której energia kinetyczna rośnie, aż do tego punktu, w którym energia potencjalna sprężyny względem nowego położenia równowagi, odkształcenia sprężyny względem nowego położenia równowagi jest zero, a energia kinetyczna puszki jest jest największa. No i tak cyklicznie i w koło Macieju. Mam nadzieję, że po zastanowieniu ten przepływ energii pomiędzy kinetyczną a potencjalną odkształcenia sprężyny względem położenia równowagi będzie dla was jasny.